witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. To jest program Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Moim gościem jest Jego Świętobliwość Swami Bhakti Abhay Sridhar Maharaj. Dzień dobry, radę, radę, namaste. Jesteśmy dzisiaj ponownie we Wrocławiu, w gościnnie w Centrum Medytacji Bhakti Yogi Centrum Yamuna. Rozmawiamy na temat duchowości i mistycyzmu Indii. Dzisiejszym naszym tematem są trzy duchowe ścieżki medytacyjne, czy trzy szkoły medytacji w ramach Sanatana Dharmy, czy hinduizmu. Czy mógłbyś, Maharaj, coś powiedzieć o tym, dlaczego są trzy ścieżki w hinduizmie? Czy hinduizm jest jednolity? No, aby na to odpowiedzieć, trzeba rozumieć, tak, że w istocie hinduizm nie jest jednolity. W ten sposób, że na hinduizm składają się trzy główne nurty. Nurt wisznuicki, nurt siwaicki i szaktyzm. I każdy z tych nurtów wypracował własne techniki medytacyjne. Albo, można to powiedzieć w inny sposób, obiektem medytacji każdej z tych szkół jest coś innego, inna koncepcja. W wisznuizmie obiektem medytacji jest Bóg, w siwaizmie obiektem medytacji jest duch, jaźń po polsku, a obiektem medytacji szaktycznej albo tantryjskiej, inna nazwa, jest jagat, jest świat. Czy inaczej natura, czy matka natura. Tak czy... jest. Zazwyczaj ten kierunek jest utożsamiany z kultem Matki Ziemi. Matki Wszechświata, kultem płodności, etc. etc. Jakie są te trzy rodzaje medytacji w takim razie? W wisznuizmie medytujemy na postaci Boga Osobowego. Rozważamy Jego przymioty, Jego cechy, czyli medytujemy o tym, jak wygląda, co robi, jaką przestrzeń zajmuje i w jakie relacje wchodzi ze swoimi czcicielami. W siwaizmie medytujemy, jak powiedziałem wcześniej, o duchu. W zasadzie taką główną mantrą, czyli formułą medytacyjną w siwaizmie jest soham. Jestem siwą. Ja jestem tym. Jestem duchem. I oznacza to skoncentrowanie się na sobie jako na bycie duchowym, jako na świadomości, która nie ma żadnych przymiotów. Taką główną frazą siwaizmu jest neti neti, czyli określenie, że absolut nie ma żadnych cech, jest ani tym, ani tamtym. Neti neti polega na negacji, nie ma pozytywnego dążenia, tylko opiera się ta koncepcja na negacji. Podobnie ta medytacja wygląda na tym, że można eliminować różne przejawy zewnętrzności po to, żeby dojść do tej czystej substancji, o której nie można nic powiedzieć, którą zgodnie z tą szkołą myśli jest bezosobowy Brahman, który jest w kategorii nirguna, czyli nie posiadający żadnych gun, czyli nie posiadający żadnych cech, czyli po polsku inaczej nie posiadający też żadnych jakości. Bez zapachu, bez smaku, tak jak mówi się o gazach szlachetnych. Więc w podobny sposób siwaizm determinuje, czym jest świadomość, czym jest duch. No i jagat
jest medytacją nad wszelkimi przejawami postaci bogini matki, która jest, ta postać jest jakby pół bezosobowa, a pół osobowa. Osobowa w ten sposób, że jest w tych medytacjach zawarty symbolizm matki, a więc osoby, a bezosobowa w tym, że uważa się, że jest to jedynie wstęp, natomiast w wyższym sensie ta bogini matka jest, nie jest konkretną osobą, tylko w pewnych swoich przejawach na różnych poziomach świadomości może być taką. Przykładem tutaj jest bogini Kali czy Kul Durgi, która jest panią tego wszechświata, materialnego wszechświata. Innymi słowy, medytacja szaktyczna jest medytacją o świecie materialnym, o jego różnych przejawach. Czy to znaczy, że obiekt medytacji jest inny, czy też to znaczy, że formuła, sposób medytacji jest inny, inna rodzaj praktyki, ponieważ no mamy, wiadomo, tam mantry, mamy wizualizacje, mamy kult wizerunków, ale czy to też występuje, każda z tych szkół stosuje inne techniki, czy też cel, obiekt medytacji jest inny i przeznaczenie jakby cel niekiedy jest formowany, że jest taki sam, jednakże obiekt jest inny, w związku z tym każda z tych technik medytacyjnych prowadzi do innego celu. Czasami można mieć fałszywe wrażenie, że wszystkie te medytacje kulminują w tym samym miejscu, ale tak nie jest, ponieważ medytacje wisznuickie, tak jak powiedziałem wcześniej, prowadzą nas do wewnętrznego doświadczenia osobistego Boga i relacji z Nim żywej. Natomiast medytacja siwaicka prowadzi Ciebie do uświadomienia sobie tego, że jesteś czystą świadomością. Nie ma tutaj żadnego utożsamiania się z Bogiem, tylko jest świadomość, ta świadomość. Jestem świadomością, jestem atmanem, jestem duchem. Podczas gdy medytacje tantryjskie oparte są na kultywacji życia, różnych przejawów życia dotycznego, jakkolwiek ubrane jest to w szatę specyficznej duchowości. Jednakże u swych podstaw jest to kult życia tego świata. I medytujemy po to, ażeby zapewnić sobie pomyślność w tym życiu. A jeśli jest jakieś inne, to również w przyszłym, ale nie naszym głównym zajęciem nie jest medytacja o tamtym świecie, tylko o tym, co jest tu i teraz, w tym świecie, pojmowanym jako siły natury. Mniej czy bardziej zdefiniowane. Czyli motywacja praktykującego czy medytującego jest inna. Tak jest. Ale co, w takim razie, czy same techniki są inne, czy nie wiem, na przykład praktykujący ogólnie shivaizm praktykują, nie wiem, recytują mantry, a na przykład wisznuici już nie, albo jakieś są specyficzne praktyki dla ścieżki szaktyjskiej? Mantry recytowane są przez przedstawicieli każdego z tych kierunków, ponieważ jest to nakaz wedyjski. Na subkontynencie indyjskim, czy na obszarze religii i filozofii indyjskiej, ostatecznym autorytetem jest kanon wedyjski. Są cztery wedy kanoniczne: Rig, Yajur, Sama i Atharva. Kompletujące je traktaty filozoficzne Upaniszady, Brahmany i Aranyaki oraz historię tego i innych światów, czyli Purany, Ramayana i Mahabharata. Wedy powiadają, że wszystko, co jest
jest stworzone dzięki sile wibracji dźwiękowej, dzięki sile mantry. A innymi słowy, wszystko w jaki sposób może być ożywione czy poznane poprzez inkantację czy recytację tych form modlitewnych, czyli mantr. Na innym poziomie mówi się o tym, że mantra jest to słowo, które składa się z dwóch członów. Man, umysł i tra, opanować. Także mantra jest formułą modlitewną albo magiczną, która ma za swój cel doprowadzenie do uspokojenia umysłu, ponieważ kiedy umysł będzie uspokojony, wtedy rzeczywistość, to co jest, będzie w stanie niezakłóconym mogło odbić się w naszym własnym umyśle tak uspokojonym. W związku z tym to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, ta mantra jest bytem samym w sobie, ponieważ każda mantra posiada devatę, czyli swoje bóstwo przewodnie, które recytujący czy używający tej mantry poprzez tą praktykę ma obudzić do życia i niejako aktywizować. I wtedy ta mantra zacznie swoje osobne życie albo swoje życie, które jest podporządkowane, zaprzęgnięte w służbę tego, który je używa. W związku z tym mantr używają przedstawiciele wszystkich tych trzech wymienionych szkół. Jednakże, jak powiedziałem wcześniej, inaczej są one pojmowane. W przypadku wisznuizmu mantry mają zaprowadzić nas, czyli wzbudzić w nas świadomość relacji z Bogiem osobowym. W przypadku szywaizmu mantry mają wzbudzić w nas świadomość tego, że jesteśmy czystym bytem, jaźnią. Jeśli jesteśmy pod wpływem myśli impersonalistycznej, więc wtedy ta mantra pozwala nam utożsamić się z tym bytem, który jest niezdefiniowalny w jakiś sposób, który dla łatwości nazywa się Brahmanem, czyli tym, co naprawdę jest. A czy to oznacza, że każda z tych ścieżek używa innych mantr, czy też używają tych samych, tylko jakby cel i znaczenie, które im nadają, są inne? Czasami używa się różnych mantr, a czasami używa się tych samych mantr, tylko tak jak powiedziałem, cel inwokacji jest inny, w związku z tym pojmowanie mantry jest również inne. Ponieważ Shivaici, albo Krishnaici, czy Vishnuici używają również mantry do Shivy, ale kiedy oni ją intonują, czy recytują, to z takim nastawieniem, że Shiva jest największym czcicielem Vishnu. W związku z tym zwracanie się jest opiekunem oddania. Shiva wzbudza nas oddanie, więc wtedy używanie różnych mantr skierowanych do Shivy ma obudzić w nas oddanie czy bhakti w stosunku do Vishnu. Natomiast kiedy jesteś Shivaitą per se, wtedy intonujesz tą mantrę po to, ażeby uświadomić sobie tylko to, że jesteś wszechobecną jaźnią, że jesteś tym, że jesteś to samym Shivą. No bo na przykład weźmy tą z najbardziej chyba znaną mantrę wedyjską, czyli Om, która niektórzy mówią ma 100 znaczeń albo więcej. Są to trzy litery zapisywane jednym znakiem, używane przez wszystkie szkoły. W związku z tym każda nadaje jakieś inne znaczenie i widzi w nich inne rzeczy. I czy to nie jest też tak, że praktykujący czy mistyk jakby odkrywa znaczenie tej mantry, stąd jest wiele, wiele jej znaczeń, wiele tłumaczeń, wiele rozumień, czy wiele sposobów, w jaki można je wytłumaczyć. Mantra Om jest wytłumaczona w Wedach w sposób następujący, że zawiera ona w sobie całość przejawienia. Innymi słowy, że jest dźwiękową reprezentacją Boga.
I w zależności od szkoły filozoficznej czy od kierunku, do którego ktoś należy, ta manta składa się z trzech dźwięków A, U i M, albo N, takie M nasalne, jakby w francuskim bon, coś takiego. I teraz Wisznuici tłumaczą tą mantę w inny sposób, Siwajici tłumaczą w inny sposób i Szaktowie jeszcze inaczej. Dla przykładu można powiedzieć, kiedy ktoś jest Wisznuitą, więc uważa, że pierwszą literą jest Krishna albo Wisznu, drugą literą jest Lakshmi albo Rada, a trzecia litera, ten dźwięk nasalny N, jest symbolem duszy ludzkiej. Także to Om oznacza duszę ludzką, która wielbi Radę i Krishnę. Kiedy ktoś jest Siwaitą, wtedy rozumie, że pierwsza litera jest Siwą, druga litera jest Shakti, jego energią, a ten trzeci dźwięk, N, również oznacza sadaka, czyli praktykującego. Podobnie jest w szkole szaktycznej tantryków. Bardzo zbliżona do koncepcji siwaistycznej. Znaczy pierwsza jest litera jest Siwą, druga jest wielką macierzą, również Shakti, ale w innym pojęciu, nie w takim samym jak u Shivaitów, gdzie Shakti jest tylko energią, Krishna jest jego drugą połową, ponieważ u tantryków matka jest dominującą postacią. Aspekt Shiva jest niejako podporządkowany aspektowi matki. No i ten dźwięk N jest również ten, który kto praktykuje. Także zależnie od tego, do jakiej szkoły należymy, inaczej to interpretujemy. Dla dalszego właśnie można powiedzieć, że w szkole wisznuickiej Jiva Gospamin, który nauczał sanskrytu poprzez odnoszenie wszystkich liter alfabetu sanskryckiego do różnych bóstw z panteonu wisznuickiego, taki podręcznik napisał do nauki do sanskrytu, gdzie w ten sposób się rozumie, że każda z tych liter jest określoną energią Wisznu albo Kryszny. Podczas gdy w szkole siwaickiej wszystkie litery alfabetu sanskryckiego są również porównywane do różnych bóstw z panteonu siwaickiego. W sposób bardzo dokładnie podobny, korespondujący niejako do tego, co Jiva Gospamin zrobił. Także to wszystko w tej sanatanie darmie w jakiś sposób się przenika też. To nie jest tak, że są takie definitywne podziały. To jest wszystko jakby odrębne, ale jest jednym, dlatego że sanatana dharma jest jedna. Nie ma trzech sanatana dharma, jest jedna. Tylko nauka o tym, co jest, o rzeczywistości, o absolucie, jest dostosowana do potrzeb istot ludzkich, które mają różne preferencje, znajdują się na różnym etapie rozwoju. Dla tych, którzy mają inklinację, aby wielbić Boga osobowego, im poleca się medytacje wisznuickie. Ci, którzy ze względów karmicznych, z powodu przeszłej karmy, mają skłonność, aby myśleć o naturze rzeczywistości jako o świadomości pozbawionej osobowości, jako jaśni. No, dla tych
proponuje się różnego typu, różne techniki medytacyjne szywaickie. Dla tych, którzy są pogrążeni w bardzo dużym stopniu w tym materialnym świecie, którzy po prostu chcą się radować przejawami tego życia tu i teraz, na tej planecie, dla nich jest odpowiedni korpus tych medytacji, to wszystko po to, żeby stopniowo wznosić się na najwyższy poziom, który jest relacja z osobowym Bogiem. Jednakże nie jest to, że jakakolwiek z tej grupy jest wyłączona. Sanatana Dharma jest miejsce dla każdego. Ale, jak powiedziałem, z różnych względów niemożliwe jest dla niektórych postaci, ażeby zostać czcicielem Wisznu albo zostać czcicielem Siwy. Ktoś taki będzie czcicielem tego świata, będzie czcicielem czystej energii, będzie czcicielem bogini matki. Mamy z historii ludzkości takie przykłady. W różnych kulturach był poziom, punkt ciężkości na różny typ zrozumienia tego, czym jest rzeczywistość, czy jest ona osobowa, bezosobowa, czy też z tego świata. To brzmi trochę skomplikowane, zwłaszcza może dla kogoś, kto jest wychowany, pochodzi z Zachodu, z kultury Zachodu, gdzie wszystko jest takie proste. Może dlatego jest kłopot właśnie dla ludzi z Zachodu, którzy są przyciągnięci takim zachodnim myśleniem, żeby zrozumieć właśnie ten zagmatwane ścieżki Sanatana Dharmy, zagmatwane ścieżki hinduizmu. No, z pewnością nasze warunki naszego wzrastania, nasze wychowanie, kultura, w której się urodziliśmy, wpływa na nas. I jednakże w duszy ludzkiej zawsze istnieje głód poznania tego, kim się jest. I po prostu jedni ludzie będą usatysfakcjonowani z tych wyjaśnień czy opisów rzeczywistości, jakie zawarte są w ramach tej tradycji, w której się urodzili. Inni ze względów tego, że ta cnota w nich jest niezaspokojona tymi wyjaśnieniami, będą zwracać się ku innym tradycjom. To jest naturalne, dlatego że bez względu na to, czy mówimy o chrześcijaństwie, czy mówimy o innych religiach, wszystkie religie określają, że Bóg jest wszystkim i wszędzie. W związku z tym nie może być tak, że Bóg jest obecny tylko w tradycji chrześcijańskiej, a nie ma go w Indiach. Albo że Bóg jest tylko obecny w tradycji hinduistycznej, a nie ma go w chrześcijańskiej. Czy gdziekolwiek indziej. Czy w buddyzmie, który z natury jakby jest, nie zajmuje się kwestią tego, czy Bóg istnieje, czy nie. Można powiedzieć, że jest z natury ateistycznej, jakkolwiek są pewne prądy ateistyczne w buddyzmie. To pragnienie istnieje i musi być zaspokojone. Dlatego na pewnym etapie własnego rozwoju niezadowoleni z tych wyjaśnień, jakie dostarcza nam własna tradycja, zwracamy się gdzie indziej. To jest naturalne. Bóg jest, jeśli przyjmiemy, że Bóg jest wszędzie i wszystkim, więc dlaczego miałoby go nie być w hinduizmie? Dla mnie ta sprawa jest, zawsze była jasna i jest jasna i jest aktualnie naturalna. I myślę, że dla każdego, kto znajdzie chwilę, żeby usiąść w spokoju, zastanowić się nad znaczeniem nauki zawartej w swoim własnym wyznaniu, a która mówi o tym, że Bóg jest wszystkim, musi dojść do takiej konkluzji, że musi on się znajdować, jeśli jest wszystkim, więc musi znajdować się poza obrębem mojej własnej tradycji, że jest niejako transcendentalny albo transcendentny wobec mojej tradycji. W związku z tym nie ma nic złego, ażeby zwrócić się ku innej tradycji. Jakkolwiek siła tradycyjnego podejścia jest bardzo mocna, dlatego człowiek jest zwierzęciem społecznym, jest członkiem jakiejś społeczności, nikt generalnie rzecz mówiąc nie chce działać w izolacji. Jeśli ktoś chce, to staje się anachoretą
idzie na puszczę albo na pustynię i zostaje pustelnikiem. Ogół ludzi tak nie działa. Potrzebują innych, ażeby się potwierdzać, ażeby funkcjonować, ażeby mieć wymianę relacji i chociażby dlatego, aby nie zostać samemu, aby nie czuć się niewygodnie. Wybierają, aby obracać się w ramach swojej tradycji, nawet jeśli głód czegoś innego się pojawi. Czy powinniśmy w takim razie iść za głosem, nie wiem, serca, czy jakiejś tęsknoty wewnętrznej, poszukując swojej własnej duchowej ścieżki? Moje rozumienie jest takie, że życie duchowe to jest w pewnym sensie prywatny interes. W tym sensie, że każdy musi doświadczyć Boga osobiście, sam. Musi znaleźć swoją własną relację z Bogiem. Nie można tego przeżyć niejako grupowo. Nie można zbawiać całych narodów grupowo. Nie może być tak, że wrocławianie będą wszyscy zbawieni, a warszawiacy nie. Tylko po prostu ja mogę mieć osobistą relację. To jest jeden aspekt. Inny aspekt jest, o którym nie chcemy mówić, a chcemy niekiedy wierzyć, jest tak, że instytucje nie mają możliwości, ażeby kochać. Natomiast jednostki mają taką możliwość. Instytucja składa się z szeregu jednostek. Jednostki są na różnym poziomie rozwoju. W związku z tym zbawienie czy relacja może być tylko jednostkowa. I dlatego mamy pełne prawo, aby poszukać gdziekolwiek po to, aby zaspokoić ten głód. Nie powinniśmy się obawiać czegokolwiek, ponieważ Bóg jest miłujący i miłosierny i jeśli nasze dążenie jest szczere, więc zawsze nas będzie błogosławił wyborem właściwej drogi. Dobrze, dziękuję za rozmowę i poświęcony czas. To był program Nad brzegiem Gangesu na kanale Tomasz Słodki Live. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dziękuję za spędzony czas. Proszę, szerujcie nasze wideo na swoich kanałach, polecajcie znajomym i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Dziękuję bardzo. Radę. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, niesamowici goście. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej telewizji. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, to subskrybujcie nas na YouTubie i polubcie na innych kanałach w mediach społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia.